Halo, halo, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w czwartym odcinku z Call of Duty War World 2. Druga wojna światowa. Spokojnie, jak na wojnie. Potrzebuję tego dymu, Aiello. Rzucisz, nie rzucisz, no dobra, a ty? Tutaj! Dobra, to otwieramy. Zostawcie oczywiście kciuka w górę, subskrypcję, komentarz, kliknijcie dzwonek. A my lecimy. Do kościoła wbijamy się. Gdzie oni są? Chyba uciekli, kiedy nas usłyszeli. Szkopy zostawiły zapasy. Częstuj się. Dobra, przyda się amunicja. Jak ja go zdejmuję? Myk. Dobra, trzeba się będzie przydostawać. Mogę. Kurde. Dobra, Zusman, ty masz apteczki. Ja użyję tej mojej. Pozmieniałem sobie klawisze. Dobra, tu nikogo nie widzę. Leży. Tego ktoś podpalił, czy jak? Dzięki za... O kurwa. Aha, to on taką ma moc, ta? Kurde blaszka. Jest godzina 15. Macie ten odcineczek. Kolejny będzie o godzinie 17, a o 19 pierdykniemy South Parka, żebyście nie zatęsknili za tą serią. Będziemy mniej więcej tak to robili jeszcze jutro. Że do godziny o 15 będzie też Call of Duty. South Park o 19 i Call of Duty o 17 również, nie? Dobra. Po co ja noscopa mu walę? Weźmy apteczkę. Sprawdź podwórze, a na górę nie mogę wejść. Okej. Okay. Sprawdźmy, czy coś tu mieli. Ciekawego. Nie ciekawego? No to wygląda, jakby można było podnieść. Kurwa, dobrze, że dymny. Dobra, otwieramy. No spoko, spoko, otwieram. Zaraz mi tu coś pieprzy. Rozwalają myśliwce! Tak, sierżancie! Daniel, Stiles! Chodźcie na wieżę, będziemy ich osłaniać! Cieszę się, że to ty tam będziesz! Bez presji! Spokojnie, osłaniam się! Spokojne twoje rozciechrano. No mam nadzieję. Wszyscy na schody! Wejdź na górę. Aha, teraz są No dobra. Teraz są kuźwa odblokowane, nie? Do drabiny! Apteczka. Odsunąć się od okna! Chcesz zdradzić naszą pozycję? No gościu, apteczka tam była. A to by coś zmieniło? Nie! Ruchy właśnie! Nie masz lęku wysokości, to by coś zmieniło. No to prawda, to by nic nie zmieniło i tak bym musiał tu wejść, nie? Dawaj, dawaj. I nagle 61 FPS-ów, nie? To jest aż dziwne, nie? Dobra, gdzie ja muszę go osłaniać, bo... No wiem, kurwa. Zusman, osłaniam cię, my friend. Nie bój żaby. Myk, raz. Teraz z prawej trzeba wychylić. Trzeba być mobilnym, pamiętajcie. Movement. Movement najważniejszy. Kolejne działo przeciwlotnicze na dziedzińcu. Nie obsadzone. A tu. Uważaj na nie. Dotarli do pelotki. Oj, draśnięty, kurde. Moment, bo przeładowuję, panowie. Czekajcie chwilę.
Jest ranny! Jest zdechły. Dobry strzał! Strzelam! Jeszcze jeden gdzieś, nie? Spoko, z Usman osłaniam cię, my friend. Udało się! Poczyś im drogę! A w trakcie wjeżdżają na plac! Przypłacili naszych walut wieżyczki! Potrzebujemy więcej wsparcia! Dostał! Ładnie. Tam jeszcze jeden chyba żyje z tyłu, nie? Czy go zdjęli? Zdjęli go. Dobra, przeładujmy, póki mamy chwilę. Nie pozwólmy im się utrzymać! Jest hedzik. Też tak myślę, dokładnie. Leży! Ja im kurwa dałem zaraz. Piękny strzał! Przeładowuję. Walą do nich od tyłu! Mają na plecach Haftraka! Otaczają ich! Co to do cholery było? Opierdolnęło, ty. Nie przeżywać! Osłania ich, żeby mogli wesprzeć Zusmana! Przeładowuję. Wiem, no kurde, nie musisz mi wypominać, ciulu. Trzymaj się Zusmana! No i proszę. Dobra. Chyba wszyscy, nie? Tylko jedna pelotka! Wow! Myślałem, że to do nas leci. O Jezu! Mam cię! Trzymaj się! Nie mam cię. C! Boże! Uff! Czekaj, muszę broń zmienić, bo to jest chujowa. Dobra, złożymy, myk. Jest jakiś szybki sposób, żeby zjechać? Nie wiem, z shiftem? Auć. Fuck. Co mam maszować? Dobra, maszujemy. Uff. O. Prawie mi to na łeb spadło. O kurwa, dalej skacz! Dobra, o, zdążyłem wcisnąć spację. O panie, jak to 25 FPS-ów, to jest żart po prostu przy tej grze. Ta gra kurwa jest zrypala. Dubbing jest chujowy, jak nie wiem co. Nie można włączyć angielskiego dubbingu z polskimi napisami, bo tak by było najlepiej. Można by włączyć cały angielski, ale mi się nie chce. Już pobierać tego, bo muszę to pobrać. Nie, sierżancie. Bo nie jestem twoim jebanym aniołem stróżem. A kurna, FPS-y czasem spadają, nawet teraz do 25 poleciało, widzieliście to? Przy GTX 1080, nie? To jest żart. Nie widzę Zusmana! Niech to krzyk. Byli razem, kiedy wieża się zawaliła. Najlepsze, co możemy, to utrzymać pozycję. Szkopy nie mogą się tu dostać. Jak chcesz, mam zapasowe granaty! Sierżancie, wskaż wrogów! Utrzymać pozycję! No dalej, musimy go zwalniać! Mam granaty i dymne! Nie chcę. Zbiegają po schodach! Gdzie jest miotacz? A gdzie jest miotacz? A tu, kurwa. Nie, to nie jest miotacz. Apteczka. Leci granat! Gdzie jest kuźwa ten?
Lancie! Mam więcej granatów i dymnych! Nikogo nie ma mało. Nie trzeba mnie prosić dwa razy! Leci dym! Zbliżają się z zachodu! Ja pierdolę. Apteka. Ale ich miało rozwalić, a nie mnie. Hello. Stałem odłamkiem, mnie głowa boli. Zuzman! W porządku. Ja pierdolę. Dobra robota, panowie. Daliście z siebie wszystko. Szwaby zaczęły zjewać. To był kawał dobrej roboty. Masakra. Się spisali, prawda, sierżancie? Może myliłeś się co do nich. A więc takie z was ciche wody. Byłem dla was zbyt łagodny. Teraz zobaczymy, na co was stać. Gdybyśmy dali mu głowę Hitlera, na tacy narzekałby, że taca jest brudna. Że stół jest zapierdolony. A wojna lada chwila dobiegnie końca. Dlatego musimy się postarać. Dobra, wchodzę. Nie ma świętości, odblokowano osiągnięcie. W ogóle najlepsze jest to, że w każdej grze wojennej zaczynamy zawsze... Zdobyliśmy już Marini. Zaraz Niemcy powiem. Wycofują się tak szybko, jak napieramy. Pearson uwziął się na nas bardziej niż zwykle. Będziemy musieli dać siebie wszystko. W każdym razie chciałem powiedzieć to, że w każdej grze wojennej, jak zaczynamy naszą przygodę, to jest 1944 rok. Kurwa, wojna zaczyna się 5 lat wcześniej. Hello. Czy to jest takie trudne? Zrobić jakąś grę? Która będzie nie w jednym roku szła, tylko przez całą wojnę. Lecimy z kolejną misją. Wykazać, trzeba być gotowym na wszystko. W tym współpracę z SOE, brytyjskimi specsiłami. Szykują coś dużego. Pewniakiem. Davis tu jest. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2. Posłużą do ataku. Na nasz punkt pod Argenton. Mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swą wartość pod Marigny, dlatego to przypadnie wam. Dziękujemy, ale do tego potrzeba więcej ludzi z SER. Po to przydzielam wam ludzi z SOE. Udziela się wam praca w polu? Proszę się nie martwić. Praca jest i dla was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Crowley. Pracowali z ruchem oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. Słyszeliśmy o Marigny. Niezwykła akcja. To zasługa zespołu. To był obowiązek. Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem. To jest prawdziwa fortyca. Nasz kontakt w ruchu Rousseau obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los Paryża zależy od was. No to trochę Paryż ma przejebane. Opowiem. Przypomina mi to zrzut nad Vercors. 20 sierpnia 1943 rok, okolice Argentu. Francja. Dobra, to nasz cel. Trzeba szkopom przyznać. Pociąg jest na czas. Cholernie duży pociąg. I dobrze opancerzony. To pancercuk. Rakiety V2 mają zasięg 320 km. To wystarczy, żeby zaatakować Paryż. Nie mogą dotrzeć do wyrzutni. Wróg przed nami! Dobra. Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner, to będzie sygnał dla was. Daniels, ty i Zuzman popisaliście się w Marigny, więc będziecie ich osłaniać. No dalej. W drogę! Nie ma sprawy. Ja lubię snajperką grać. Chce, aby się skradać? Zdejmij tego snajpera! Użyj noża, Daniels! A, okej.
Dziękuję. Możesz mi lachę obciągnąć. Świetny strzał. Nieźle. Skradanie się, nie daj się zauważyć. Oj, kurwa, chciałem powoli to sobie przeczytać, to mi wzięli. Dobra, powoli. Nie ma sensu się śpieszyć. Mamy się skradać. O, oni tam są w ogóle, po lewej. Okej. Ostrożnie. Doskonale. Dziękuję. Ruszajmy. Wykrywa mnie, okej. Jakiś coś? Cel misji? Tego kto załatwił? Okej. Po cichutku. A tamci dwaj? No dobra, tu się mogę przekraść. Ale to nie ma sensu. Misja na cicho. Lubię to, podoba mi się to. Można go podnieść? Nie można. Dobra, po cichutku. Mam nadzieję, że go nikt nie zobaczy tego, co tam leży. Dobra, tego też raczej nikt nie powinien zobaczyć, jak go zdejmę. O kurwa. Ten co tu robi? Gdzie jest mój team? Granat! Telo miało być na cicho, nie? To ja? Na planu. Zauważyli nas. Ja pierdolę, 20 FPS-ów, chyba żart. O, dobra, dawaj jamo. Szybko, szybko! Zesłana apteka, ten amo. Pies mnie gryzie. Co? O kurwa, nie zauważyłem kundla. Serio? Przeżyłeś strzał z pompy? Rozumiem, jakbyś strzał z pompy przeżył na... Zmiana planu! Zauważyli nas! Przypatrzcie! Leży! Nie widać! Blankuje
Dobra, spoko, spoko. Nie mamy szans! Wciąż jest czas! Daj mi ammo. Dobra. Dobra, do pociągu! Tu nie przejdę, ale ja. Nie, za mur, kurwa. Mam jeszcze trochę czasu. Leci granat! Rzucam granat! No i kurwa nawiał mi pociąg, no. Wiem, że nam nawiał. Ja pierdolę. Zmiana planu! Zauważyli nas! To mi daj, kurwa. Potrzebuję amunicji, poruczniku! Niebany kundel. I apteka jeszcze. Rzucam granat! Ja pierdolę, miałbym snajper, by szybciej poszło. Nie mam najdu. Przeładuję, zanim wejdę. Serio? Jakbym to kliknął, to by mnie wysadziło. Jednego save'a wcześniej. Fuck you, gro, naprawdę. Musimy zatrzymać ten pociąg. Zatrzymamy go już w następnym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, komentarz, kliknijcie w dzwonek i widzimy się w następnym odcinku za 2 godziny, czyli o godzinie 17. Trzymajcie się. Cześć.